Siemka tłumka. witam was na kolejnym odcinku z The Call of Dragons. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak najefektywniej rozwijać swoją osadę, wioskę, czy jak zwał tak zwał. Mianowicie mamy, oprócz badań i tak dalej, na których skupimy się innym razem, przede wszystkim budynki i ich po prostu upgrade na kolejne levele. Pierwsze co trzeba zaznaczyć, że budynki są limitowane do poziomu, Naszej głównej bazy, tutaj akurat jest sala Dziczy, tam w innych nie wiem jakiś ratusz czy coś innego. Wiecie o co chodzi? Ten główny budynek, tak tutaj na samym środku, który mamy, on limituje nam poziom całej osady. Czyli nie wyżej niż 14 poziom. Mogę teraz ulepszyć chociażby magazyn czy centrum przymierza i tak dalej, i tak dalej. Także. To jest nasza górna granica, więc zawsze staramy się ją jako pierwszą, czy jak najszybciej ją podnosić, żeby właśnie niczego nam nie blokowało. Więc w związku z tym robimy wszystko, co się da, żeby jak najszybciej ten główny budynek podnieść jak na, na jak najwyższy level. W informacji odnośnie tego budynku zobaczymy, że dzięki zwiększaniu poziomu. Będziemy mieli też zwiększoną pojemność legionu. To bardzo mocno wpłynie na i nasze zbieractwo, i nasze Pv, PvP, więc to jest naprawdę must have, ale to nie jest jedyna rzecz, która tutaj nas interesuje, bo zobaczymy tutaj dalej, że kolejki legionów nam daje. I teraz właśnie, im więcej mamy, maksymalnie 5, tym więcej jednocześnie akcji możemy wykonywać. Możemy z 5 kopalni na przykład zbierać, możemy z dwóch kopalni zbierać, trzeba robić jakieś PVE, albo atakować. Możemy budować drogi. Coraz więcej rzeczy możemy wykonywać, bo jeśli macie tylko jedną jednostkę, to możecie na przykład, nie pójść tylko zbierać rudę. Potem możecie pójść tylko zbierać drewno. A jak mamy już cztery jednostki, to możemy wszystkie cztery surowce zbierać. A jak mamy pięć, to możemy jeszcze nawet kryształki jednocześnie zbierać. Także nie musimy wtedy myśleć po kolei, co trzeba zrobić, tylko mamy coraz więcej możliwości, coraz więcej wojsk możemy wysyłać do robienia aktywności, które nie wszystkie przecież wymagają tej energii, czy właśnie zbieractwo nie wymaga, a pozwala nam levelować, co na ostatnim odcinku mówiłem właśnie odnośnie zbieractwa w kierunku levelowania postaci. OK, no dobra, no to mamy taki pierwszy punkt, ta pierwsza rzecz, którą musicie robić to zawsze bazę główną jak najwyżej ulepszać, ale jak? No zwykle to tam trzeba HT Shamana ulepszyć, ona tutaj akurat u mnie jest, żeby tą HT Shamaną się odlewnie zwykle ulepszać i mur i coś tam jeszcze czasami. Zawsze jest pokazane, co musimy zrobić, żeby na kolejny level wbić. Więc te rzeczy jako pierwsze robimy. Ok, ale w momencie, kiedy nam się buduje ta baza, no to możemy robić jeszcze inne rzeczy. Zauważcie teraz coś takiego, że. Jeśli zdobędziecie dwie kolejki budowniczego, to będziecie mieli bardzo dużo czasu w momencie, kiedy wam będzie się ta główna baza rozbudowywała. Bo ona potem się na przykład dwa dni, trzy dni rozbudowuje i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym czasie możecie bardzo dużo rzeczy podnieść. Ale co podnosić najpierw tą drugą kolejką? W ogóle, jak tą drugą kolejkę zdobyć, to będę mówił w poradniku, jak używać naszych. Gemów, czyli tej najdroższej waluty, premium można powiedzieć, którą da się też wydobywać, też o tym będę mówił, ale to może w następnym odcinku. Teraz porozmawiajmy o tej drugiej kolejce budowania, którą macie za darmo też na początku, więc to można szybko też wykorzystać. Mamy coś takiego jak centrum przymierza, i teraz właśnie warto by było być w przymierzu jak najliczniejszym, dlatego że każdy kto jest w tym przymierzu, może nam pomóc tak jak przed chwilą pomogłem tutaj. Tak mamy tutaj takie w Przymierzu łapki i widzimy tutaj też, jak widzicie w Przymierze w pomoc, przy każdej aktywności, którą mogą nam pomóc, jest napisane, ile już osób nam pomogło i o ile nam skróciło czas budowy. Zobaczcie, tutaj sale dziczy, czyli ten nasz główny ratusz, skrócili mi o ponad 9 godzin czas budowy. Właśnie, a ile mogą razy nam pomóc? No tyle razy, ile... Tutaj pozwala nam na to centrum przymierza. No i teraz centrum przymierza ma za każdym razem wzrost o ileś tam o jeden, a potem na końcu o dwa. Tak. Także wzrosty tutaj są cały czas takie same, można powiedzieć, ale właśnie, co poziom, daje nam to tą jedną pomoc więcej. Na początku, dla takich rzeczy, które się bardzo szybko robią nie wiem, 10 minut, 5 minut to każda pomoc daje nam minuty. Ale potem, jeśli rzeczy są dłuższe, tak jak chociażby to, co teraz budujemy, to procentowo nam skracają czas. Czyli, jak tutaj się te dwa dni miało budować, to oni potrafili mi za pomocą tych 18 pomocy skrócić aż o 9 godzin. To jest naprawdę mega dużo. I właśnie te Centrum Przymierza, każde ulepszenie będzie wam potem procentować, bo przy każdej jednej budowli, przy każdym badaniu, będą mogli wam po prostu. Jeszcze bardziej przyspieszyć. A ile tych pomocy jest? No właśnie, tutaj mamy akurat 18. A ile jest osób w przymierzu. Nie no, ja to wszedłem. W przymierzu jest aż 80 osób, więc tak naprawdę wystarczy, że 1 czwarta graczy będzie aktywna, a na mobilkach bardzo często się zdarza, że a tyle to spokojnie jest. Będą mogli nam bardzo szybko pomóc. I to jest takie. Włączacie coś, przyspieszają wam. No i właśnie. I teraz, jak już wam przyspieszą. Skorzystacie z maksymalnej liczby pomocy. To potem, jeśli macie tylko jakieś przyśpieszacze czasu, które pozwolą Wam skrócić Wasze budowle, to ich używacie. No właśnie. I teraz na jakich najbardziej się opłaca? No, najbardziej się opłaca na tej sali dziczy, na przykład i na tym centrum przemierza, żeby jak najszybciej wbijać wyższe poziomy całego miasta i dostawać bardzo duże buffy. I właśnie przyśpieszać wszystko. Właśnie tymi pomocami. Ale kolejnym kluczowym budynkiem, który warto przyspieszać za każdym razem, kiedy jest możliwość, to jest tutaj akurat radza, Rada Widzących, czyli ten po prostu obiekt, w którym prowadzimy badania. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy prowadzimy badania, nie możemy tego rozbudować i tak samo odwrotnie. Jeśli prowadzimy budowę, nie możemy prowadzić badań, więc tak naprawdę w tym momencie tracę. Nie wiem, jeszcze 9 godzin czasu, powiedzmy. 9 godzin czasu jeszcze będę teraz tracił, które mogłoby się coś badać, ale się nie zbada, bo niestety, bo się buduje. Więc tutaj, jakbym tylko mógł, to najlepiej, jakbym skrócił te 9 godzin i już sobie coś badał. Taki kolejny ważny budynek. Pozostałe, no to już nie są aż tak kluczowe i powiem Wam, że te przyspieszacze, jeśli używacie na te trzy budynki, to bardzo szybko Wam się skończą. O, na początku tak naprawdę warto wszystko przyspieszać. Jak tylko dostajecie pomoc przyspieszać, przyspieszać, przyspieszać. Tak naprawdę nie warto trzymać przyspieszaczy. Dopiero w momencie kiedy wam się kończą to, to już można właśnie sobie rozdzielić na te budynki. Ale na początku kiedy macie przyspieszaczy dużo to i lecicie jak najszybciej jak najdalej. Nie warto ich oszczędzać bo jeśli przyspieszycie sobie tą salę nie wiem o jeden dzień no to przez ten jeden dzień będziecie mogli sprogresować bardzo mocno a nie patrzeć się po prostu jak ta budowla sobie po prostu leci a może to akurat spowoduje te przyspieszenie że będziecie mieli o jeden legion wyżej no i przez ten jeden dzień ten legion zarobi wam tyle i tak dalej i tak dalej to się wszystko samo napędza więc nie ma co ani zasobów kisić ani przyspieszaczy szczególnie przyspieszaczy trzeba lecieć do przodu ile się da i teraz właśnie te rzeczy. Jeszcze wszystkie mają różne buffy. Buffy do budowli. O, czekajcie, bo właśnie była taka buffa, Taki buffik do budowli. A ja go zapomniałem chyba wziąć. Tutaj coś wypadło. Kurczę, produkcja many. HP. No tutaj gdzieś to było. O jest. Plus 5% szybkość budowania. I w sumie warto by to było zabrać. Więc ja wyślę wojska po to, żeby się przejechały. Tak 3 minuty. Jest coś takiego, że z Behemota może wam wypaść, od no, tych akolitów, którzy strzegą Behemota, może wam coś takiego właśnie wypaść jak baw do budowania na 8 godzin. Bardzo fajna sprawa. I też polecam. I są jeszcze inne bufiki z badań czy z polityki. Czy z honoru, ale to będziemy sobie omawiać przy okazji właśnie omawiania tych kolejnych tematów, gdzie właśnie warto jak najszybciej sobie pójść w te procentowe zwiększenie, czy tam skrócenie właśnie badań, żeby właśnie, żeby to szło szło coraz szybciej. Tak samo też w przymierzu w badaniach, bo jest tutaj dość sporo tego, też macie tutaj różne rzeczy. Też sobie będziemy to przeglądać, ale tutaj akurat nie za bardzo wydecydujecie co badacie, więc trzeba się po prostu zdać na to, co przymierze akurat sobie wymyśliło. Jeszcze może być też z samych behemotów, baw tutaj do budowania. Nie wiem, czy akurat teraz mamy taki. Jak sobie zobaczymy, nie, tutaj są obrażenia, ale chyba może być też taki behemocik właśnie. Możemy sobie przejrzeć w sumie behemoty. Zadawane obrażenia. Coś kojarzy, że jakiś behemot dawał też procentowy buff do badań, ale to trzeba by już sobie poszukać po świecie, bo tego jest naprawdę dużo. Prędkość uzdrawiania. Także widzicie, behemoty mają najróżniejsze, naprawdę najróżniejsze buffy. Tak samo ci akolici, którzy ich otaczają, też mogą właśnie takimi buffami sypnąć. Dobra, już Was dzisiaj nie zanudzam. Także to jest taka podstawowa rzecz. Wasza wioska i te trzy budynki, czyli ten główny saladziczy tutaj centrum przymierza i badania, żeby właśnie, żeby nie blokować tych badań. Przyspieszać, żeby ich nie blokować. I najlepiej tak naprawdę oczywiście tą bazę przede wszystkim ulepszać, ale lecieć też z misjami, które tutaj każą wam coś ulepszyć. To jest najlepszy sposób, bo za każde ulepszenie, które tutaj macie dedykowane jako zadanie główne, Powoduje, że dostajecie czasami nawet bardzo duże ilości kryształków. Zobaczcie, aż 800 kryształów dostanę teraz za to, za wykonanie tego ulepszenia. Więc są też misje tam, co po 5 dają, ale właśnie co jakiś czas może się Wam taka większa, fajniejsza trafić, i właśnie. Pójście razem z tą misją, z tym głównym zadaniem. Możecie robić tak, że właśnie bazę cały czas ulepszacie, a tą drugą kolejką budowania możecie tutaj ewentualnie jakieś misje poboczne robić, które będą wam dawać te kryształki. Także to też jest warte tego. Już tutaj, no chociaż możemy zobaczyć, tutaj ulepsz. O, widzicie, są dwie kolejki budowania. Druga kolejka kosztuje 5000, żeby ją odblokować na stałe. No dobra, no to by było dzisiaj na tyle. Także będziemy jeszcze dalej omawiać sobie po kolei właśnie takie rzeczy jak honor, badania, czy właśnie badania w sojuszu i tak dalej, tak dalej. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku bądź live na Twitchu. Link macie poniżej.